Cześć, witaj Cię detailingowy dziadzia. Wczoraj widziałeś, jak zniknął emblemat. Nie wszystkim się to podoba, mojej żonie się nie podobało. Dla mnie temat do ugryzienia, całkiem przyzwoicie. Ale emblemat wrócił. Musiał. Dlaczego? Nie nagrałem tego, kurczę. Całą z tyłu klapę wyciąłem praktycznie na tyle, na ile mogłem. Tam były rysy do podkładu, można powiedzieć. I na ile mogłem usunąć, bezbarwny usunąłem. Klaru zdjąłem i tu właśnie do tego zawsze zmierzam. Nigdy się nie tnie do zera. Stwierdziłem, że na klapie sobie pozwolę, była tak zmasakrowana. No i klapę zamknąłem w garażu, słuchaj. Wjeżdżałem autem, coś robiłem i chciałem wjechać. Na szczęście klapa tylko ją smyrnęło, można powiedzieć, ale sznyty poszły jeszcze głębsze. I akurat w tym miejscu, gdzie był znaczek, na samym środku, bo ta klapa jest tak wypuklona. No i chciał, nie chciał, znaczek musiał wrócić. Ale ja go planowałem. Planowałem jego powrót, na razie chciałem pojeździć bez. I tak naprawdę zacząłem oklejać go karbonem, a później liznąłem go sprayem. Więc dla osób, które uwielbiają Audi i wyznacznikiem jest jednak te pierścienie, można powiedzieć, no to wróciło w czarnej formie. Zobacz najpierw, jak oklejałem. Oklejanko mi się średnio podobało, średnio to wyszło, więc przerwałem w ogóle nagrywanie, oklejanie i stwierdziłem, że polakieruję. I teraz emblemacik jest czarny i naprawdę wygląda to fajnie. Podoba mi się. Podoba mi się ten czarny znaczek. Rzeczywiście żona mówiła, że on tak troszeczkę stracił takiej delikatności tak z tyłu, tak czegoś brakowało. No i jak wrócił ten czarny, rzeczywiście to jakoś tak, może i ładniej. Kurczę, nie wiem, ale myślę, że już zostaje. Czy musi, teraz to już musi. Tam są takie dwa sznyty, że słuchaj, ja spać nie mogłem i szlak nie trafiał. I dlatego nigdy nie tnij klaru do zera, nigdy. Nawet jak będziesz miał tam jakiegoś grubasa, jego nie będzie widać. Jego nie będzie widać, to będziesz musiał specjalnie pod światło stanąć, żeby go zobaczyć. Nie tnijmy do końca. Znaczy, tutaj to i tak by nic nie zmieniło, bo jak się odbiło o kątownik, to no poszło grubo. Mógłbym jeszcze zdjąć, ale później już bym nic nie zrobił. Później to już dno i wodorosty. Zresztą, no takie życie, kurczę. Volvo znowu klapę też zamknąłem, cofając. Nie powiem, że do tyłu. Cofając po prostu, tak, cofając do tyłu, jak to syn zawsze mówi. I klapę złamałem w Volvo. Złamałem. Także z tego, co widać, chyba każde auto musi być ochrzczone garażem. Więc życie, co zrobić? Troszeczkę się zdenerwowałem, nie będę ukrywał. No, powłoka, cięcie, to wszystko, wiesz, zrobione tak, można powiedzieć, na igiełkę. Zdjęty emblemat i tak naprawdę, żeby było widać, że coś tam było, to trzeba było pod jednym kątem tylko stanąć, tak przyciąłem. Oczywiście schodek się zrobił, bo to wiadomo, po tylu latach usiądzie lakier. Ale dziadzia już nie jeden emblemat usuwał i wiedziałem, na ile mogę temat ugryźć. I ugryzłem. No i wrócił. No dobra, nie będę przedłużał. Film w sumie to mało konstruktywny, tylko chciałem się tak wyżalić, wysmęcić, bo mnie trak mnie szlafia, no jak sobie pomyślę o tym. Także zobacz, jak wyglądało oklejanie, później farba i jak teraz finalnie wygląda dupsko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!